Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Gil i dzisiaj troszkę chciałem Wam opowiadać o Service Meshu, czym jest Service Mesh, czym jest Istio, jak te rzeczy można wykorzystać w projekcie. To nie będzie bardzo głębokie, że tak powiem, jakieś tam wgryzanie się w Istio. Raczej tak sobie przejdziemy przez jakieś jego górne warstwy. Także jeżeli tutaj oczekujecie jakichś bardzo, bardzo niskopoziomowych detali, to od razu mówię, że nie będzie ta rozmowa. Dobrze, słuchajcie, ja na co dzień pracuję w Botedze. Głównie jestem programistą tak naprawdę, architektem, troszeczkę DevOpsuję. Większość moich zainteresowań takich typowo programistycznych jednak jest związana z tą moją przyszłością jako software architekta. To, co tam widać gdzieś tam w tle, czyli te karteczki kolorowe, to jest coś, co ja bardzo mocno wykorzystuję w pracy z projektami, też przy architekturze mikroserwisowej. Być może to jest też temat, który bardzo ostatnio mnie gdzieś tam interesuje i pociąga, czyli event storming. W różnym wydaniu, od że tak powiem, pozyskiwania wymagań biznesowych poprzez znajdowanie granic w systemach, poprzez znajdowanie granic pomiędzy agregatami, jeżeli na przykład przy implementacji decydujemy się na podejście domain-driven design i w konsekwencji to narzędzie służy też mi do tego, żeby znajdować granice pomiędzy mikroserwisami, bo tak patrząc z mojej perspektywy, takiej bardziej jednak tej devowej niż opsowej, w tym naszym świadku programistycznym jest strasznie duży problem z architekturą mikroserwisową. Strasznie duży. Większość, że tak powiem, prezentacji, które można gdzieś zobaczyć, czy na konferencjach, czy w internecie, bardzo mocno fokusuje się na tych takich bardzo pozytywnych aspektach architektury mikroserwisowej, gdzie tam będzie oczywiście wiadomo, będziemy mówić o tym, że pozwala nam to na dowolne skalowanie, wymianę technologii pomiędzy usługami i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często zapomina się o tych problemach wynikających z tej architektury. Potem te problemy oczywiście uderzają gdzieś tam na produkcji, gdzie nagle się okazuje, że kurczę, no w świecie prawdziwym to nie wszystko tak fajnie wygląda jak na tych prezentacjach. Myślę, że wiadomo, że jakby Netflix jest bardzo mocnym orędownikiem tego podejścia mikroserwisowego. Bardzo dużo pozytywnych rzeczy w tym aspekcie robią. Natomiast dużo też złego, tak troszeczkę. I część rzeczy, którą Netflix gdzieś tam starał się sprostować, mówiąc tak naprawdę, że community programistyczne bardzo często tylko kopiuje, stara się skopiować finalny efekt tej architektury mikroserwisowej, którą oni posiadają, nie patrząc na tą drogę, która doprowadziła zespół Netflixowy do tego punktu w czasoprzestrzeni, no jest dosyć dużym problemem. I teraz, z czym się w ogóle tak naprawdę wiążą wyzwania takiej architektury mikroserwisowej? Ja bym powiedział, że to oczywiście są nie wszystkie, tak? Tylko takie powiedziałbym trzy z mojej perspektywy kluczowe zagadnienia, które gdzieś tam należy wziąć pod uwagę, bo to przyjdzie i uderzy, tak? Pierwszy problem jest taki stricte deweloperski. Zaprojektować mikroserwisy. I tutaj jest chyba największe takie niezrozumienie, czym właściwie mikroserwis jest. Bo żeby zaprojektować mikroserwis, to nie trzeba tylko i wyłącznie sobie wystawić jakieś tam API po jakimkolwiek protokole, wystawić osobną bazę danych, żeby to wszystko ze sobą, że tak powiem, mogło tam zagadać w dowolnej technologii i spiąć to z użyciem jakichś tam lekkich protokołów, żeby mogło sobie to rozmawiać z pozostałymi serwisami. A duże niezrozumienie, że tak powiem, pojadę troszeczkę po bandzie, wynika z tego, że czasami nie do końca jako zespół deweloperski rozumiemy to, gdzie są tak naprawdę tutaj granice biznesowe, które powinniśmy, że tak powiem, wychwycić, żeby poprawnie zidentyfikować i zaimplementować te granice później w architekturze mikroserwisowej. Bo jeżeli to zrobimy dobrze, no to tak naprawdę nie będziemy mieli żadnych problemów z transakcyjnością naszych operacji, a komunikacja też nie powinna przysparzać więcej jakichś problemów, dane będą ładnie porozkładane pomiędzy usługami. Jeżeli ten etap gdzieś, że tak powiem, pokpimy z gwiazdeczką, tak, to się może skończyć tak naprawdę, że na produkcji mamy zestaw usług, które wzajemnie siebie odpytują, żeby wykonać w jednej transakcji biznesowej pewne zmiany atomowo, i to pociąga za sobą całą gamę problemów, tak? Więc jakby to zaprojektowanie rozmiaru mikroserwisu jest tutaj z perspektywy deweloperskiej bardzo mocno kluczowe. Samo zaprojektowanie to oczywiście nie wszystko, potem trzeba to uruchomić. I tutaj chyba jest takie dosyć, że tak powiem, bardziej, żeby oczywiście używać być może jakichś frameworków, być może jakichś narzędzi, które pomogą to wszystko uruchomić. I bardzo często ta uwaga się przesuwa właśnie w ten obszar uruchomieniowy, tak? I będziemy starać się tam kopiować różnego rodzaju rozwiązania. I na końcu, co o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę to wszystko też powinniśmy
robić z myślą tak naprawdę o zmianach, że te zmiany tak naprawdę nadejdą. Tak? Mówi się często, że jedyną stałą rzeczą w projektach informatycznych jest to, że będą zmiany. Tak? I powinniśmy się przygotować zarówno z perspektywy kodu, jak i z perspektywy tak naprawdę tej warstwy uruchomieniowej. Nie? Bo jak to często bardzo często w różnych projektach wygląda? Mamy jakąś usługę. Zespół wycina sobie jakiś tam fragment aplikacji jakiejś biznesowej, zamyka to w jakimś kontenerze, wystawia sobie jakieś API do tego i mówisz, OK, mamy usługę, możemy tą usługę teraz sobie zdeployować na nasz klaster, możemy ją sobie zeskalować. Tak? Jeden z takich ciekawszych, bardziej może problematycznego podejścia, takiego właśnie myślenia o usługach, był ostatnio projekt, gdzie zespół deweloperski przygotował zestawienie, jakie mikroserwisy będą implementowane, kiedy tak naprawdę jeszcze zespół biznesowy nie dostarczył pełnego setu, że tak powiem, wymagań, a zespół miał przygotowane rozwiązanie techniczne. No, niestety to troszeczkę takie życiowe. Tak? Wiadomo, że te usługi będą się jakoś komunikować, tak? Będą się komunikować z jakimś tam za pomocą lekkich protokołów. Być może to będzie HTTP, być może to będzie gRPC, TCP. Mamy tak naprawdę jakieś dwie usługi, które będą ze sobą rozmawiać. Mamy dwie usługi, więc mamy system rozproszony. W systemach rozproszonych tak naprawdę powiedziałbym, że wszystko jest trudne. Od komunikacji, przez myślenie o spójności, tak naprawdę i to powoduje bardzo wiele zagadnień, które powinniśmy uwzględnić zarówno na etapie implementacji tych usług, jak i myśląc o infrastrukturze, na której to będzie wszystko działało. Tak? Myśląc z perspektywy implementacji, na przykład jeżeli to są dwie usługi, które komunikują się ze sobą asynchronicznie i pomiędzy jedną a drugą usługą będą na przykład, nie wiem, przelatywały jakieś wiadomości, na przykład po protokole AMQP z użyciem RabbitMQ, no to biorąc pod uwagę, że te systemy są klasy at least once delivery, to ta wiadomość może się odbić wielokrotnie pomiędzy instancjami tych usług, powodując pewne problemy w przetwarzaniu w usłudze drugiej. Jeżeli tak będziemy sobie rozbijać oczywiście naszą aplikację, no to też i poprawnie jakoś sobie to wydzielimy, te usługi, no to będziemy chcieli to prawdopodobnie też skalować, tak? Nie będziemy mieli jednej instancji poszczególnych usług, wiadomo, bo to jest SPOW, będziemy chcieli mieć tak naprawdę klaster poszczególnych usług, żeby się one w zależności od case'u biznesowego, do obciążenia skalowały. I oczywiście ta warstwa musi wiedzieć, do której instancji ten ruch będzie przekierowany, więc jakby tutaj się pojawia cały temat load balancingu tego ruchu. Jeżeli mamy, że tak powiem, kwestie związane z load balancingiem, no to gdzieś później prawdopodobnie ta aplikacja będzie sobie żyła, będą wychodziły kolejne jakby release'y tej aplikacji i nagle staniemy na przykład przed problemem, OK, chcemy zdeployować wersję drugą i mamy już na przykład daną usługę w trzech, instancjach, być może jedna jest testowa, która powinna dostawać jakiś wycinek ruchu produkcyjnego, druga jest produkcyjna, żeby zgarniała tak naprawdę większość całego trafiku i już gdzieś pomiędzy tymi usługami zaczyna żyć tak naprawdę jakaś dosyć skomplikowana logika, która powinna nam ten ruch tak naprawdę, że tak powiem, przekładać. No i tak naprawdę tutaj znowu mamy bardzo wiele możliwości, tak możemy sobie postawić jakiś balanser pomiędzy tymi usługami, możemy sobie zrobić, tak jak na przykład Kuba Kubryński zaleca, możemy sobie zrobić client load balancing tutaj i pobierać na przykład informacje o wszystkich usługach z jakiegoś rejestru usług, żeby tak naprawdę to wszystko było, wzajemnie się komunikowało i te aplikacje tak naprawdę działały. Jeżeli na taki model zaczniemy sobie nakładać na przykład to, że chcielibyśmy sobie właśnie przetestować wersję pierwszą, wersję drugą, na jakimś wycinku ruchu, to ta prawa strona oczywiście będzie jakoś tam niezależnie skalowana, więc tak naprawdę się okaże, że być może chcielibyśmy tak naprawdę te wszystkie rzeczy po prawej stronie niezależnie skalować i może się okazać, że powinniśmy tak naprawdę w tym skalerze bardzo głęboko także wchodzić w detale tutaj rozkładu tego na przykład procentowego, jak to się będzie wszystko tutaj rozkładało. I oczywiście że w architekturze rozproszonej wszystko jest trudne i takim przykładowym też problemem może być uszkodzenie jakiejś tam warstwy jednej czy drugiej instancji, to powinniśmy też jako programiści uwzględniać to wszystko w tej komunikacji. Jeżeli to jest komunikacja na przykład po HTTP i dana usługa będzie jakoś tam problematyczna, to być może trzeba ją z jakiegoś powodu wyłączyć na jakiś czas. I wchodzimy w całą tematykę circuit breakerów, czyli funkcjonalności, które tak naprawdę nie są w żaden sposób powiązane z samą realizacją case'u biznesowego, ale są tak naprawdę powiązane z technicznym uruchomieniem takiej właśnie architektury rozproszonej. Tak? I w sumie takich zagadnień jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Tak? I w sumie być może bardzo fajnym pomysłem byłoby, żeby jeżeli myślimy właśnie o architekturze takiej rozproszonej, to żeby wszystko, co nie jest związane z realizacją logiki biznesowej, całkowicie wyekstrahować z aplikacji. Żeby w tej aplikacji nie było kodu związanego właśnie na przykład z jakimiś circuit breakerami, czyli możliwością odcięcia pod jakimiś tam kryteriami danego noda, żeby nie było tam tak naprawdę na przykład zagadnień związanych z ponawianiem tej komunikacji, bo to będzie wszystko zaciemniać kod. Tak? Być może chcielibyśmy tak naprawdę wyekstrahować z tego wszystkiego jeszcze zagadnienia związane, nie wiem, z autoryzacją pomiędzy usługami, bo to też będzie zaciemniało kod tej logiki biznesowej. Jasne, że jakby na etapie stricte programowania mamy tak naprawdę bardzo wiele też rozwiązań, które mogą tutaj bardzo mocno pomóc. No, chociażby takie programowanie aspektowe, które w postaci aspektów można wstrzykiwać pewne zagadnienia z logiki ortogonalnej, czyli na przykład autoryzacji, żeby to wszystko, że tak powiem, spowodowało bardzo mocną krystalizację tej logiki biznesowej i żeby ona nie była w żaden sposób zaburzona takimi detalami infrastrukturalnymi. I biorąc pod uwagę właśnie, że tej całej komunikacji pomiędzy tymi usługami, monitoringu tego, sprawiania, że to będzie wszystko dosyć mocno kuloodporne, jest tak dużo, tak, to być może powinniśmy na to popatrzeć jako całkowicie osobną rzecz. Tak? I ten termin service mesh, który się pojawił w tytule prezentacji, właśnie określa tą dedykowaną taką infrastrukturę, która kontroluje całą komunikację endpoint to endpoint, service to service, przejmując tak naprawdę wszystkie zagadnienia techniczne, związane z tą komunikacją, gdzie tak naprawdę wszystko tak naprawdę związane z tą komunikacją będzie wyekstrahowane, optymalnie mówiąc, z core aplikacji. I patrząc na tego właśnie service mesha, moglibyśmy na to popatrzeć, myślę, że z dwóch stron, z dwóch wymiarów. Jedno to będzie runtime, czyli jak tak naprawdę te usługi będą się ze sobą komunikowały na produkcji, i drugi wymiar, tak naprawdę prowizjonowanie konfiguracji na tym naszym service meshu. Odseparowanie tych dwóch zagadnień też by bardzo fajnie wpływało na to, że zagadnieniami logiki biznesowej będą się zajmowali tylko i wyłącznie programiści, a zagadnieniami związane z runtime'em i konfiguracją i wydajnością, skalowalnością tego wszystkiego moglibyśmy się tak naprawdę zajmować bardziej od strony operacyjnej. I te dwa obszary praktycznie mogą na siebie, że tak powiem, relatywnie mocno nie wpływać. Okej, z perspektywy Istio, czyli jednego z rozwiązań do realizacji service meshów, bo tych rozwiązań na rynku jest już kilka, one są w różnym stadium dojrzałości, to jedno z potencjalnych możliwych wdrożeń będzie wyglądało w ten sposób, że każda z usług, którą będziemy mieli w naszym systemie, może zostać, no na przykład jeżeli my rozmawiamy o implementacji opartej o cluster Kubernetes, a chociaż samo rozwiązanie Istio jest dosyć mocno niezależne od platformy, tak? Możecie to wykorzystać na klaszcze Kubernetesa, ale też można całkowicie bez niego te wszystkie elementy tutaj sobie wdrożyć. Na każdej instancji naszej usługi będzie w postaci sidecara zdeployowane proxy. Będzie to Envoy proxy, przez które będzie przechodziła cała komunikacja do i z naszej usługi. Jest to jednocześnie jeden z dwóch modeli, w jakim możemy sobie zdeployować to nasze proxy. A drugim będzie to, że to proxy będzie zajmowało się na jedno proxy na hosta, na którym będzie być może bardzo wiele usług. Różnica jest tak naprawdę tylko w ilości trafiku, które będą obsługiwały poszczególne proxy. Myślę, że ten model jest bardziej zalecany. Czyli na każdej usłudze będę miał osobne proxy, w tym przypadku potrzebne będzie Envoy, które będzie pośredniczyło w całej komunikacji. Jeżeli teraz zespół programistyczny zdecyduje się użyć jakiejś innej usługi, to cała komunikacja z tej usługi pierwszej do drugiej będzie realizowana poprzez podwójne proxy, to znaczy najpierw z usługi pierwszej komunikacja pójdzie na lokalne proxy, tam to proxy wyposażone w pewne informacje z reszty systemu dokona komunikacji do drugiego proxy, które z kolei przekaże cały ten trafik do drugiej usługi po protokołach, które tutaj widzicie. Jeżeli to oczywiście byłoby proxy zdeployowane na hoście, no to byłoby to dosyć podobne. Patrząc od strony jakby wdrożeniowej w przypadku Kubernetesa, będzie to oznaczało, że będziemy sobie definiować tak naprawdę takie wirtualne usługi,
jako customowe definicje zasobów na naszym klastrze, gdzie będziemy sobie określać, na jakich hostach, w jakiej wersji dane usługi będą działały. I po zdeployowaniu takiej konfiguracji na klaster, Kubernetes będzie nam tutaj ten cały trafik zarządzał. Proxy będzie tak naprawdę przejmowało i modyfikowało sobie IP tables na lokalnej maszynie. Cały ruch będzie przechodził przez niego i w ten sposób będziemy mogli tak naprawdę sterować tym trafikiem. To, że cały ruch będzie przechodził przez to proxy, którego konfiguracja będzie zarządzana zupełnie niezależnie od aplikacji, powoduje tak naprawdę, że całkowite odseparowanie tej logiki od kodu aplikacji. Aplikacja będzie tylko komunikowała się z tym lokalnym proxy, a tam całe te wszystkie reguły i tak dalej będą powodowały, że będzie można to całkowicie przeźroczyście dla aplikacji zmieniać od strony na przykład zarządzania Istio. I to, że te wszystkie rzeczy są bardzo mocno wyciągnięte z kodu aplikacji, powoduje, że teraz niewielkim, że tak powiem, wyzwaniem powinno być osiągnięcie bardzo wielu możliwości, które tutaj jakby są oferowane. Przykładowo, jeżeli byśmy chcieli zrobić teraz sobie na przykład deployment nowej wersji aplikacji, gdzie załóżmy do tej nowej wersji byśmy chcieli tylko przekierować 1% trafiku, żeby zobaczyć, czy to wydajnościowo da radę, możemy tak naprawdę tą definicję włożyć do lokalnego proxy i tak tutaj widzicie, 99% trafiku z aplikacji będzie kierowane na istniejące instancje, a ten jeden brakujący procent pójdzie na tą nową instancję. Oczywiście taki podział tego ruchu jest tylko jednym z kilku, które jest oferowanych, bo też można sobie wyobrazić, ja z tego wrócę, że ten podział jest nie tylko procentowy, ale na przykład dokonywany jest po na przykład jakichś nagłówkach, które są umieszczone w wiadomości i na przykład jednego klienta chcielibyśmy po nagłówkach odpowiednich w aplikacji przekierować na inną instancję. Myślę, że to jest dosyć standardowe podejście, tak, żeby nie wrzucać nowego rozwiązania dla 100% użytkowników, tylko zrobić właśnie taki rollout, żeby zobaczyć, czy przypadkowo nie spowodowaliśmy w aplikacji jakiegoś problemu wydajnościowego. Obecnie oczywiście też można całkowicie, myśląc bez service mesha, takie rzeczy osiągać. Jak kiedyś pracowałem dawno temu w naszej klasie, to żeby osiągnąć taką możliwość deploymentu, to potrzebowaliśmy dosyć rozbudowanej infrastruktury, która przejmowała na przykład kontrolę właśnie nad takimi funkcjonalnościami, przełącznikami, które pozwalały zmieniać rozkłady ruchu pomiędzy poszczególnymi wersjami aplikacji. Tak? Zespół na przykład był w stanie zdeployować, czyli wrzucić tak naprawdę rozwiązanie na produkcję o dowolnej porze, a potem zrelisować, czyli zacząć udostępniać ten nowy kod użytkownikom, zasadniczo na przykład, nie wiem, dzień później, godzinę później, w zależności jak tam były potrzeby biznesowe. Tutaj moglibyśmy tak naprawdę to osiągnąć relatywnie prosto, określając tak naprawdę kolejne zasoby w naszych regułach i w naszych zasobach, gdzie mamy tak naprawdę kilka destynacji dla poszczególnych usług i opisując na przykład wagi, dany trafik będzie rutowany przez proxy w odpowiednim kierunku. Ale to, że mamy proxy, które może w stanie właśnie wykonać taką operację, to można wykorzystać jeszcze do ciekawszych rzeczy, czyli przykładowo przetestowania nowej wersji usługi, jakby w zdublowaniu do istniejących, tak? To znaczy proxy może zostać wyposażone w mirroring tego trafiku, gdzie na przykład byśmy chcieli przetestować jakąś różnicę w zachowaniu, zobaczyć na przykład, czy nowa wersja, która będzie deployowana niezależnie od pozostałych, które są już na przykład na klastrze, nie wiem, cechuje się na przykład lepszymi parametrami wydajnościowymi. Tak? I możemy sobie tak naprawdę znowu w konfiguracji tych poszczególnych tutaj naszych zasobów określić, że trafik do tej usługi będzie na przykład mirrorowany. Z tym problemem, prawdę mówiąc, dosyć mocno się zderzaliśmy kiedyś w naszej klasie i osiągnięcie takiego mirroringu trafiku było dla nas pewnym problemem. Czasami chcieliśmy przetestować pewne rzeczy pod obciążeniem produkcyjnym. Najczęściej kończyło się to przechwytywaniem jakiegoś ruchu sieciowego. Bardzo trudno to było zautomatyzować, a z drugiej strony pewne usługi, nie wiem, bazy danych, czasami zachowują, lub aplikacje zachowują się troszeczkę inaczej
podróżnym trafikiem. I czasami nam zależało na tym właśnie, żeby mieć taki właśnie use case, żeby przetestować coś dokładnie na takim samym trafiku, dokładnie w tym samym czasie, dokładnie w tym samym otoczeniu. No dzisiaj z taką możliwością określenia tego minoringu, no nie stanowiłoby to większego problemu. No inna sprawa, że tamta aplikacja nie była mikroserwisowa, tylko to był piękny monolit. Okay. Tutaj wystarczyło tak naprawdę dodać informację, że ta usługa po HTTP będzie mirrorowana i cały ten trafik będzie dublowany na poziomie proxy. Oczywiście kwestia już później być może dalszej konfiguracji dla tego proxy lub już aplikacji byłoby tak, żeby to ten, nie wiem, dane wykorzystane w tej wersji na przykład nie były wykorzystywane produkcyjnie, tylko były zapisywane do jakiejś osobnej bazy danych, żeby nie afektować całego systemu, jeżeli tylko na przykład programiści podjęli informację, decyzję, że to jest tylko i wyłącznie wrzucone na potrzeby testu wydajnościowego. No to już jakby jest całkowicie poza Istio, to trzeba by tak nawet wziąć samodzielnie na klatę. Jakby tych możliwości tu jest bardzo dużo. W praktyce by to wyglądało przykładowe wdrożenie właśnie w taki sposób. Gdzieś na początku na przykład mamy jakiś proxy, które będzie nam przyjmowało trafik do naszej aplikacji, czyli taki kontroler ingresowy brzegowy, który będzie przekazywał ruch znowu poprzez proxy do instancji serwisu. Jeżeli ten serwis będzie się komunikował z innym serwisem, no to właśnie tutaj możemy zaaplikować całą tą mechanikę, o której mówiliśmy. Ewentualnie, jeżeli któraś z tych usług postanowi gdzieś dokonać jakiejś komunikacji na zewnątrz, tak, czyli przykładowo sięgnąć po jakieś zewnętrzne API, które jest całkowicie na przykład poza naszą kontrolą, możemy ten pattern tutaj jeszcze raz zaaplikować. To znaczy cała komunikacja na zewnątrz z usługi może zostać wykonana oczywiście bezpośrednio, czyli na przykład nie wiem, możemy sobie jakieś tam rządowe API odpytywać po prostu bezpośrednio w aplikacji lub przepuścić je jeszcze przez dodatkowe proxy. I dodatkowe proxy tutaj pozwoliłoby na przykład wykorzystać możliwości co do budowy circuit breakerów, tak? Czyli circuit breakerów, czyli rozwiązań, które powodują, że aplikacja pod pewnymi warunkami odetnie jakby część swoich funkcjonalności. Przykładowo, jeżeli to API w wyniku na przykład, nie wiem, zewnętrznej awarii by zaczynało rzucać 500-kami i by nie było w stanie obsługiwać naszych requestów, i na przykład te 500-ki by nie wychodziły natychmiast, tylko na przykład wychodziły po 10 sekundach, no to w takim modelu cała nasza aplikacja by prawdopodobnie została zaafektowana wydajnościowo. Więc circuit breaker, czyli rozwiązanie, które będzie monitorować ten trafik, może spowodować według jakichś określonych kryteriów odcięcie tej komunikacji i automatyczną zwrotkę, że ta usługa teraz jest niedostępna i aplikacja może tak naprawdę być może podjąć jakąś decyzję, co w takiej sytuacji zrobić. Znów, oczywiście mamy w warstwie takiej stricte technicznej, programistycznej rozwiązanie na to. Można sięgnąć po takie frameworki fault tolerant jak Hystrix od Netflixa, ewentualnie implementację circuit breakera na przykład na warstwie HTTP, która będzie monitorować takim sliding window całą komunikację i w przypadku przekroczenia na przykład, nie wiem, 5% błędnych requestów w ostatnich, nie wiem, 60 sekundach będzie automatycznie nam zwracała jakiś komunikat błędu lub przygotowaną wcześniej odpowiedź, ale znów jest to rozwiązanie, które bardzo mocno wnika w aplikację. Być może moglibyśmy to zaimplementować w ten sposób. Od strony jakby konfiguracji, no, będzie to wyglądało relatywnie prosto jak pozostałe usługi, tak? To znaczy będziemy sobie definiować, że dla określonej usługi mamy określone kryteria, czyli przykładowo będziemy wykrywać w jakiejś ramce czasu ilość niepoprawnych requestów i wtedy ten circuit breaker od razu będzie wystrzeliwał. I circuit breakery są bardzo mocno, że tak powiem, niedocenione z perspektywy zespołów programistycznych. To znaczy, jak czasami mam okazję gdzieś pracować z różnymi zespołami i się zapytać właśnie, jakie rozwiązanie do circuit breakerów jest zaimplementowane w ich architekturze mikroserwisowej, najczęstszą odpowiedzią jest nie mamy tego. A z drugiej strony, jeżeli aplikacja działa, tak, i cała komunikacja jest tutaj poprawna, to rozwiązanie jakby, jego nie widać. Ono się aktywuje tylko i wyłącznie w momencie awarii. Tak. Tych rozwiązań jest oczywiście wiele dla różnych technologii. W dużym skrócie one wszystkie służą do jednego, do odcięcia tego uszkodzonego węzła i podjęcia ewentualnie przez aplikację, co w takiej sytuacji należy zrobić. Bo być może część rzeczy da się, że tak powiem, przeżyć. Przykładowo, jeżeli
uszkodziła się na przykład usługa, która będzie serwowała, nie wiem, awatary, ewentualnie jakieś będzie skalowała obrazki, no to aplikacja może podjąć decyzję, czy też proxy może zaserwować odpowiedź z jakimś defaultowym obrazkiem, który będzie nagle przez chwilę wszędzie w aplikacji, ale użytkownicy mogą z tego systemu korzystać. Jeżeli to jest usługa, która jest kluczowa dla aplikacji i jej działanie powoduje, że cały system jest niezdatny do pracy, no to tak naprawdę w tym wypadku no, obsługa tego problemu powinna być zupełnie inna. I to jest tylko też oczywiście kilka możliwości, które wynikają z tego, że na każdym z tych naszych, serwisów, instancji naszych serwisów będzie się działo proxy. To, co będzie powodowało, że to proxy będzie funkcjonować, składa się z dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest mikser, czyli komponent Istio, który dostaje zapytanie za każdym razem, kiedy aplikacja komunikuje się z proxy. A proxy przesyła tą informację do miksera wraz z zestawem atrybutów. Mikser dokonuje pewnych tam, że tak powiem, kalkulacji w celu na przykład sprawdzenia polityk lub zapisu atrybutów i telemetrii i przepuszcza ten request dalej. W związku z tym tak naprawdę ten element będzie dostawał dosyć sporo ruchu, ponieważ przy każdym zapytaniu do proxy będzie tutaj ta komunikacja. Całe Istio jest pomyślane bardzo mocno, że tak powiem, szukam dobrego słowa, przenośnie, to znaczy, jeżeli na przykład w naszej organizacji, w naszym zespole mamy jakieś rozwiązania, które na przykład służą do telemetrii i zbierania jakichś tam informacji, to potencjalnie moglibyśmy je wykorzystać bez jakiegoś tutaj większego narzutu pracy. Sam mikser jest przygotowany tak, że jest w stanie pracować z wieloma backendami, w których te wszystkie metryki telemetryczne będą zapisywane. Przykładowo, jeżeli macie na przykład u was Prometeusa albo StatsD, to wszystkie rzeczy, które będą przechodziły przez miksera i jako metryki są dostępne w konfiguracji, będą mogły być zapisywane od razu do tych backendów. Tak, tutaj Istio nie będzie samym storage'em, będzie tylko pchało to gdzieś dalej. Jeżeli macie tam Fluenta, ewentualnie Zipkina, to też może być użyte jako backend storujący te dane telemetryczne. Tutaj pominąłem w ostatnim tym punkcie chyba jeszcze trzy backendy, które tam są możliwe, natomiast to są te takie najpopularniejsze. Co może być na przykład taką daną telemetryczną? No tutaj mamy do dyspozycji kilka informacji. Możemy tak naprawdę patrzeć sobie na przykład na ilość requestów, na czas trwania tych requestów, na rozmiar tych requestów, na ilości otwartych połączeń, na ilości zamkniętych połączeń i tak dalej. W zależności od tego, co dana metryka opisuje, to jest albo zwykły licznik, albo wartość tak zwana dystrybucyjna, którą możemy tak naprawdę zacząć sobie na przykład patrzeć w procentylach. I narysowanie wykresów i analiza automatyczna takich wykresów, no na przykład, nie wiem, w Influxie, w Grafanie, no powoduje, że tak naprawdę mamy bardzo fajny wgląd, co tam się w ogóle dzieje. Ja pamiętam jeszcze wiele lat temu pierwszy system, w którym właśnie zapiliśmy analizę metryk na praktycznie już milisekundowym poziomie, jak duże know-how tak naprawdę tutaj wjechało do projektu. Natomiast to rozwiązanie, które na tamte czasy wykorzystywało StatsD, wymagało dosyć dużej ingerencji ze strony zespołu programistycznego. To znaczy, wszędzie tam, gdzie chcieliśmy mieć jakieś takie metryki aplikacyjne co do komunikacji, trzeba było tak naprawdę z zespołem programistycznym te wszystkie informacje gdzieś tam pchać do StatsD, czy tam do Graphite'a, gdzieś to później wizualizować. Tutaj to całe zbieranie tych wszystkich informacji odbywa się jakby poza aplikacją, na poziomie proxy. Dodatkowo ten cały trafik, który będzie przechodził przez miksera, jest, że tak powiem, olabelowany, to znaczy będzie widać, jaka usługa to wywołuje, do której usługi, do jakiej nazwy, do jakiej wersji, po jakim protokole dany komunikat idzie, więc na tym też będzie można sobie pewne tam reguły w naszym i definicje zasobów tworzyć. Jak widzicie, to jest dosyć mocno, że tak powiem, kompatybilne z wieloma gotowymi interfejsami, które są gdzieś tam na rynku, które być może mamy gdzieś tam po projektach. Samo to proxy, tak jak powiedziałem, tutaj komunikuje się z mikserem przy każdym requestie, natomiast jego konfiguracja przychodzi z zupełnie innego miejsca. A za wstrzykiwanie tej konfiguracji do proxy odpowiada pilot. To znaczy jest to rozwiązanie, które będzie tutaj z zewnątrz
wstrzykiwało tą całą informację, jak ten trafik ma być kierowany. I jeżeli na przykład, nie wiem, mamy w systemie jakieś serwis discovery, jakieś rejestry, to pilot będzie wstrzykiwał właśnie te informacje do Envoya. W ten sposób to proxy zawsze będzie, że tak powiem, aktualne i będzie w stanie przekierowywać ten trafik do właściwych miejsc. I tak widzicie, tu widać, że tak naprawdę ta komunikacja jest jakby oparta o, może nawet nie oparta, jakby odbywa się na dwóch płaszczyznach, tak? Jedna to jest komunikacja pomiędzy samymi usługami, jak to wszystko sobie przechodzi, tak? W warstwie takiego data plane'u i w tej warstwie takiej naprawdę kontroli zarządzania tego wszystkiego, ten trafik lata zupełnie równolegle. I z drugiej strony, że sama komunikacja pomiędzy tymi usługami, load balancing, wykrywanie problemów, czy te wszystkie inne pozostałe rzeczy niezwiązane z aplikacją, to jest jeden, to jeszcze na to wszystko trzeba nałożyć jakby wymiar bezpieczeństwa, tak? I tutaj w odpowiedzi na to częścią Istio jest kolejny komponent o nazwie Citadel, który będzie wstrzykiwał tak naprawdę klucze i certyfikaty do tych naszych instancji proxy. Znowu, rozwiązanie jakby troszeczkę odseparowane od aplikacji, gdzieś stojące na boku, które będzie tutaj tylko zasilało swoją konfiguracją te proxy. Tak? I te wszystkie rozwiązania, czyli pilot, Citadel i komponent, który będzie dbał o całą tą wymianę informacji pomiędzy tymi wszystkimi komponentami, tworzą właśnie tą warstwę control plane'u, która będzie działała równolegle do działania całej aplikacji. I architektura mikroserwisowa z perspektywy dewelopera powoduje oczywiście bardzo duże zainteresowanie, bo pozwala to potencjalnie pociąć aplikację na małe, niezależne fragmenty i tutaj wyciągać wszystkie benefity z takiego podejścia. Natomiast charakteryzuje się też bardzo wieloma problemami. Od tego, co wspomniałem na początku, czyli definiowania zakresu mikroserwisu, co może wpłynąć tak naprawdę na spójność lub niespójność danych biznesowych, poprzez nawet proste takie, że tak powiem, zagadnienia typu debugowanie. Jeżeli nasza aplikacja składa się z szeregu usług, które się wzajemnie komunikują, być może asynchronicznie, żeby cały ten system był w miarę możliwości niezależny, lub synchronicznie po wielu protokołach, to bardzo często się może okazać tak naprawdę, że tworzą się takie ścieżki komunikacyjne i jeżeli tak naprawdę w którymś momencie wystąpi awaria, który z tych mikroserwisów, na przykład dostępny po HTTP, ulegnie awarii i zwróci 500, to pytanie jest takie, czy potrafimy tak naprawdę dojść do tego, co tą awarię spowodowało. Tak? W dobie API gatewayów i jakby przesyłania pewnych informacji pomiędzy requestami się to wydaje dosyć oczywiste, ale z drugiej strony, kurczę, jakoś tak jest, że w wielu zespołach się o tym zapomina, tak? Że te wszystkie rzeczy trzeba ze sobą korelować. Trzeba ze sobą korelować, żeby umieć dojść do tego, co się właściwie w tym systemie, załóżmy, tam się, gdzieś tam się posypało. Tak? W świecie tak naprawdę takim programistycznym, który może być tak naprawdę tutaj jakby działać sobie pod spodem, tak? Cała komunikacja bardzo często jest śledzona w takim ujęciu podwójnych identyfikatorów, to znaczy jeżeli jakaś aplikacja, jakaś usługa dostaje coś do przetworzenia, tak? To chcielibyśmy wiedzieć, z jakiego powodu to się w ogóle w systemie jakby stało, kto był tym poprzednikiem tej naszej komunikacji, jaka usługa do nas to wygenerowała. A jeżeli tak naprawdę już mamy taką jedną hopkę, to być może tych hopek było wcześniej kilka i być może jest to jeszcze jakiś proces, który też byśmy chcieli sobie tutaj zwizualizować. Dodawanie pewnych informacji do poszczególnych wiadomości pomiędzy usługami, czyli tworzenie takiego właśnie, takiej korelacji i kauzacji pomiędzy poszczególnymi tutaj odwołaniami, no w przypadku awarii będzie tutaj nam strasznie dużo ciekawych informacji, no takich do debugowania udostępniać. Z drugiej strony znowu, oczywiście można zrobić to samodzielnie, bardzo wiele bibliotek już takich stricte programistycznych implementuje takie właśnie wzorce wykrywania korelacji i kauzacji pomiędzy odwołaniami, pomiędzy naszymi usługami, a z drugiej strony znowu, to jest rzecz, która jest całkowicie ortogonalna do logiki biznesowej, tak? Czyli można to potencjalnie wyrzucić. I znowu, to, że Istio ma taką swoją architekturę, która pozwala bardzo mocno wymieniać różne backendy, no chociażby tak właśnie backendy do metryk, tak samo można
tutaj aplikować pewne backendy do takiej, powiedziałbym, do tematyki observability, tak? To znaczy, jeżeli mamy informację z proxy, która mówi, jak te usługi są ze sobą połączone, o, w sumie ona nie jest z proxy, ona jest z pilota, gdzie jesteśmy w stanie tak naprawdę odtworzyć całą naszą sieć i zobaczyć tak naprawdę, jak wiadomości pomiędzy naszymi instancjami przechodzą. Przecież wszystkie rzeczy, które tutaj są wykonywane, przechodzą przez proxy, które będzie nam generowało dane telemetryczne do miksera, a mikser z kolei będzie to wypychał do jakiegoś backendu przechowującego te rzeczy, to wszystko można bardzo fajnie zwizualizować. Tak? I na koniec możemy tak naprawdę zobaczyć, jak te nasze usługi są ze sobą pospinane. To jest akurat Kiali, czyli interfejs taki do wizualizacji danych takich właśnie z observability, który został zasilony danymi z Istio i wymalował nam piękne grafiki, jak architektura naszej aplikacji wygląda. I to, że tutaj tak naprawdę możemy zobaczyć, jak poszczególne usługi są ze sobą połączone i z jaką na przykład częstotliwością pojawia się komunikacja pomiędzy nimi, no to też może być tak naprawdę dosyć odkrywcze dla zespołu programistycznego, bo to, o czym się z perspektywy znowu programistycznej zapomina, to jest na przykład budżetowanie timeoutów. Tak, to znaczy, mamy usługę, która będzie sobie mówiła do innej usługi, więc mamy chcielibyśmy mieć tak naprawdę jakąś pewność, że w jakimś określonym slocie czasowym my tą odpowiedź dostaniemy. Tylko sam fakt, że dana usługa nam odpowie, na przykład, nie wiem, załóżmy w 50 czy tam 500 milisekund, może bardzo mocno zależeć od tego, co się wydarzyło wcześniej. To znaczy, czy na przykład ta usługa tutaj, załóżmy tutaj ta V1, jest odpytywana poprzez inną usługę stąd i tutaj i następnie tutaj, czyli są tak naprawdę tutaj trzy hopki, czy być może tych hopek jest 4, 10, a być może jedna. Tak? I zamiast hardkodować gdzieś na sztywno jakieś timeouty, tymi timeoutami powinniśmy tak naprawdę zarządzać. Więc Istio też może tutaj znowu wziąć troszeczkę na klatę tego typu tematy. I dodatkowo jeszcze z racji tego, że cały ruch będzie monitorowany, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy usługami i też pomiędzy usługami aplikacji i usługami takimi backendowymi typu bazy danych, czy inne jakieś tam storage, to te informacje znowu, które są ściągane przez mikser, telemetrią, przez proxy, można bardzo fajnie zwizualizować. To powoduje, że tak jak zwykle byśmy chcieli mieć jakieś, wrócę na chwilę do tego slajdu, jakbyśmy chcieli mieć tak naprawdę jakąś taką pełną informację, jak właściwie wygląda obsługa requestu od A do Z w naszej aplikacji mikroserwisowej, gdzie na jakimś tam takim grafie chcielibyśmy mieć też rozpisane komunikacje z systemami backendowymi, czyli przykładowo właśnie bazą danych, czy jakimś tam innym, nie wiem, zewnętrznym API-em, to zwykle wymagało to wcześniej użycia jakichś narzędzi typu Zipkin i bardzo mocnej instrumentalizacji kodu. A Zipkin dosyć mocno wchodził w sam kod, wymagając tak naprawdę doszycia tam pewnej komunikacji z API samego Zipkina, co powodowało, że to nie było od strony programistycznej przyjemne zadanie. Tak? I w związku z tym bardzo często tego gdzieś tam w projektach nie było. A tutaj z kolei znowu, ta informacja jest dostępna, więc być może tylko dopchanie tam do jakiejś komunikacji na etapie konfiguracji pewnych nagłówków, żeby na przykład włączyć takie trace'owanie całej komunikacji w naszym systemie, spowoduje, że do paneli Zipkina ten nasz mikser będzie te informacje gdzieś tam wypychał. Ewentualnie tych backendów, tak tam wcześniej wspomnieliśmy, tych backendów do pokazywania tych informacji może być bardzo dużo. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, ma Grafanę, to może bezpośrednio przez StatsD lub jakiś inny tam interfejs pchać te informacje i sobie wizualizować. A z drugiej strony na tym budować jakieś tam metryki, jakieś alerty i całą tą, że tak powiem, observability naszego systemu gdzieś tam budować. Jeżeli mamy gdzieś tam, czy StatsD, czy jakieś inne systemy, gdzie też z bardzo wielu innych systemów zbieramy na przykład dane metryczne typu
baz danych czy same serwery już techniczne, to można te informacje bardzo fajnie korelować i na przykład sobie zacząć robić capacity planning, czyli ile zasobów będziemy potrzebować na przykład, żeby uciągnąć jakiś tam ruch. Te wszystkie informacje skorelowane, włożone do jednego miejsca stanowią niesamowitą tutaj wartość. No i im mniejszy będzie wysiłek z naszej strony, żeby te informacje pozyskać, no tak naprawdę tym lepiej. I słuchajcie, tak wracając do tego slajdu z początku, tak jakie wyzwania architektury mikroserwisowej tak naprawdę stoją przed tak naprawdę zespołami, tak, programistycznymi i obsowymi, no to tak naprawdę z tych trzech wydaje się, że Istio, że tak powiem, adresuje przynajmniej dwa, tak, czyli wszystkie kwestie związane z runtime'em i przeżyciem tak naprawdę kolejnej zmiany, tą zmianę tak naprawdę infrastrukturalną, bardzo mocno odrywamy od samej architektury aplikacji, jak ona jest zbudowana w środku. Wszystko przechodzi tak naprawdę przez tego service mesha, czyli tą sieć połączonych ze sobą usług i zarządzanie tą siecią jest całkowicie wyrzucone z aplikacji. Więc zostaje tak naprawdę ten pierwszy aspekt, czyli poprawne zaprojektowanie serwisu. Ale to jest już jakby stricte dla zespołu programistycznego. To też jest parę technik, już takich bardziej miękkich, komunikacyjnych, które pozwolą poprawnie zidentyfikować granice tych mikroserwisów, żeby nie było tych wszystkich problemów, z którymi się zazwyczaj zderzamy. Nie? Natomiast fakt, że tych zagadnień jest bardzo dużo. Ja tego, że powiem, liznęłem kilku, żeby tylko pokazać, gdzie takie narzędzie może nam pomóc. To też powoduje, że i powinniśmy to wziąć pod uwagę, że jako organizacja, która decyduje się też na architekturę mikroserwisową, nieważne jak realizowano, to powinniśmy mieć pewien oczywiście poziom dojrzałości, żeby tak naprawdę być gotowym użyć tego narzędzia. Była taka bardzo fajna prezentacja, zdaje się, Douglasa z Netflixa, który pokazał na pewnej konferencji taki slajd z 9 prostokątami. Te prostokąty na początku były puste. I zapytał się, gdzie, ujawniając poszczególne później nazwy tych prostokątów, obszarów, które jako zespół techniczny powinniśmy zaadresować przy architekturze mikroserwisowej, zadał pytanie, czy jako zespół jesteśmy świadomi, że w każdym z tych obszarów jest przynajmniej 2, 3, być może 4 rozwiązania techniczne, które wspierają ten obszar. Było tam takie rzeczy jak Service Discovery, właśnie jako Observability, jak Resilience. I jeżeli tak, konkluzja tego slajdu była taka, że jeżeli jako zespół techniczny nie jesteśmy w stanie wskazać tych 3, 4 nazw w każdym z tych obszarów i udowodnić, że jako organizacja mamy naprawdę dużą biegłość, przynajmniej w jednym tych narzędziu, to być może nie powinniśmy się powoływać na architekturę mikroserwisową. Tutaj tak naprawdę z racji tego, że Istio jest czasami tylko takim, powiedziałbym, taką warstwą pomiędzy service meshem a właściwym rozwiązaniem, które będzie na przykład, nie wiem, przetwarzać te dane, tak jak Zipkin, no to pokazuje tak naprawdę, jaka duża złożoność jest tego zagadnienia. W zasadzie, tak żeby was też nie zostawić tak w powietrzu, chciałbym, żebyście zrobili sobie gdzieś tam później małe zadanie domowe. Z racji tego, że tutaj pokazałem tylko fragment tego systemu, to chciałbym, żebyście zajrzeli na GitHuba do Istio. Jest tam demonstracyjna aplikacja o nazwie BookInfo, która pokazuje, to jest kompletne rozwiązanie, samym kodem i z całą konfiguracją do Istio, która pokazuje wszystkie niuanse takiej podstawowej konfiguracji. Są tam definicje usług, są tam definicje polityk sieciowych, są tam informacje i definicje, jak tak naprawdę na przykład komunikacja pomiędzy tymi wszystkimi usługami ma być monitorowana i jaka tam będzie telemetria. I myślę, że rzut oka na te pliki konfiguracyjne pozwolą tak naprawdę też zobaczyć, jak głębokie to jest narzędzie. I jak głęboki, być może ogólnie, jest temat service mesha, czyli tej całej warstwy komunikacji pomiędzy usługami. A z drugiej strony chciałbym, żebyśmy też pamiętali, że te rozwiązania dopiero tak naprawdę one wchodzą gdzieś tam na rynek, nie? I to powoduje, że one w wielu obszarach jeszcze nie są tak naprawdę być może production ready. To mieliśmy wcześniej z Przemkiem rozmowę na ten temat, gdzie to są rzeczy wyciągnięte po prostu z dokumentacji, gdzie bardzo wyraźnie widać, że pewne rzeczy są dopiero na etapie koncepcyjnym i na etapie jakiegoś tam wstępnego wdrażania. To powoduje oczywiście pytanie, nie? Czy takie rzeczy powinniśmy być może implementować samodzielnie, czy być może zrealizować to w jakiś inny sposób, być może
oprzeć się tylko czysto na proxy Envoya, czy które już jakby jest troszeczkę bardziej stabilne. Zresztą ono jest podstawą tak naprawdę większości service meshy. I żebyśmy mieli tego świadomość, tak, że te wszystkie rzeczy gdzieś tam pod spodem, one są na różnym stanie, jakby stopniu dojrzałości. I drugą rzeczą, o którą was bym chciał gorąco poprosić, to żebyście zanim jakby zdecydujecie się być może na to, żeby wejść głębiej w to narzędzie, żebyście popatrzyli też na pozostałe narzędzia z tego obszaru, tak, bo przyroda nie lubi pustki. Tam, gdzie jest jakieś wyzwanie, tam jest więcej niż jedno rozwiązanie. Istio jest, tak jak powiedziałem, tylko jednym z nich. Drugim popularnym rozwiązaniem jest Linkerd, czyli rozwiązanie też dla Kubernetesa, które pozwala zrobić takiego service mesha. Ewentualnie, jeżeli macie aplikację, która bardzo mocno jest zintegrowana z chmurą AWS-a, to może App Mesh od nich też będzie jakimś tam rozwiązaniem. Ewentualnie zobaczyć, tak sięgnąć do korzeni i zobaczyć, czym właściwie jest Envoy od Lifta i jakie on ma w sobie funkcjonalności. I dopiero wtedy, jeżeli macie tak naprawdę cały krajobraz wszystkich plusów, minusów poszczególnych rozwiązań, plus jeszcze macie właśnie przykłady poszczególnych, użycia poszczególnych usług, no chociażby z GitHubów, to żebyśmy dopiero wtedy podejmowali jakiekolwiek decyzje na temat struktury naszej infrastruktury, struktury naszej aplikacji. Dobra, słuchajcie, to z mojej strony wszystko. Dzięki wielkie. Ja tutaj będę jeszcze gdzieś tutaj do końca konferencji, więc jakby ktoś tutaj chciał porozmawiać, to bardzo chętnie. Przy czym pozwolę sobie ciebie jeszcze tutaj podlinkować. Chłopaki tam mają troszeczkę więcej też doświadczenia z takiego produkcyjnego z Istio, więc jakbyście chcieli ich tam pomęczyć, to myślę, że się nie pogniewają. Okej, słuchajcie, dzięki wielkie za uczestnictwo prezentacji. Do zobaczenia.